Cześć, tym razem wybrałem się do Łęcznej, gdzie w ramach 24 kolejki Fortuny pierwszej ligi Górnik podejmował u siebie Znicz Pruszków. Do tego meczu oba zespoły przystępowały w odmiennych nastrojach. Górnik w poprzedniej kolejce przegrał na wyjeździe z Wisłą Płock, gdzie stracił bramkę w doliczonym czasie gry, a strzelcem gola był Marcin Biernat, czyli ich były zawodnik. Natomiast podopieczni trenera Mariusza Misiury wygrali tydzień temu u siebie z Termaliką 2-0. Znicz z pewnością chciał się zahabilitować za porażkę z rundy jesiennej, a Górnik to drużyna, która jeszcze nie odniosła porażki na własnym stadionie. Na stadion przyjechałem godzinę wcześniej i mogłem na spokojnie nagrać rozgrzewkę obu drużyn. Do Łęcznej przyjechało około 300 kibiców pruszkowskich fanatyków. Ale był też do pięć kibiców zielono-czarnych. Jak nastawienie przed meczem ze Zniczem? Patrząc, że wygraliście jedną bramką, którą strzelił Kryeziu i który jest kontuzjowany i jeszcze nie zagra Adam Deja. No, nastawienie jest pozytywne. Na pewno wiadomo, że to nie będzie łatwy mecz, bo tu nie ma łatwych przeciwników i te wszystkie takie drużyny tego typu jak Znicz, no, to są ciężkie do pokonania. Nikt przed meczem nie daje do automatu 3 punkty. Wiadomo, nie zagra Idejka i nie zagra Zboziu, ale trener złożył tą drużynę, ten skład, więc myślę, że sobie jakoś poradzimy. A duży jest niedosyt po meczu z Wisłą Płock? Bo bramka w doliczonym czasie jeszcze biegnie na gol. Oj, na pewno. Bardzo to bolało trochę, muszę przyznać. Tym bardziej, że no, Marcinem tutaj dobrze się polubiłem, więc trochę to bolało faktycznie. Ale no, taka jest piłka. No, raz się wygrywa, raz się przegrywa. My też parę razy przewychaliśmy te mecze w 90 minutach, szczególnie dla trenera Kieresia. I wiem, jak to smakowało w tą drugą stronę. No, po prostu, no, trudno. Jedziemy dalej. Oba zespoły przystąpiły w takich oto składach do meczu. Górniku zabrakło Kryeziu, którego wyeliminowała kontuzja, z Boźnia Idei, którzy pauzowali za kartki. A w Zniczu zabrakło m.in. Brejnaka, Brysiaka, Jannasza i Wójcickiego. A Wojciech Błyszkow, któremu w poprzednim meczu załamano nos, dziś zasiadł na ławce w specjalnej masce. Mecz rozpoczęli piłkarze Znicza i to oni mieli jako pierwsi szansę na bramkę. Krajewski uderzył piłkę prawą nogą i została zablokowana przez przeciwników, ale Stanislik jeszcze dopadł do futbolówki i próbował skoczyć piętką bramkarza Górnika, ale Gostomski bez problemu łapią. Ale to Górnik strzelił pierwszą bramkę, a autorem jej był Lukas Klemes, dla którego to było pierwsze trafienie w tym sezonie. Obrońca zielono-czarnych był powstrzymywany wręcz, ale to nie przeszkodziło mu,
to na umieszczenie piłki w siatce, a stawał Muński. I w 20 minucie meczu goście mieli szansę na wyrównanie. Majewski odgrywa piłkę do Proczka, a ten trafił tylko w słupek. Chwilę przed przerwą Marcin Grabowski musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, a jego miejsce zajął Daniel Dziwnil. W przerwie została przeprowadzona tylko jedna zmiana. Daniela Sanslika zastąpił Krystyn Tabara. Następną dobrą okazję zniczył miał dopiero w 50 minucie, gdzie Majewski uderzył piłkę z dystansu, ale Gosomski nie dał się pokonać. W 69 minucie Majewski wrzuca piłkę z rzutu wolnego z boku boiska na głowę Tabary, a bramkarz Górnika z takimi problemami wybija piłkę na poprzeczkę i jest rzut rożny. Po tym rzucie rożnym znowu Majewski wyrzuca piłkę w pole karne. Piłka zostaje wybita na przedpole wprost pod nogi Nagamatsu, który oddał strzał z około 20 metrów, a piłka trafiła w poprzeczkę. Po chwili znowu poprzeczka znicza, ale tym razem strzelał Majewski. W odpowiedź Górnik w 87 minucie miał dobrą okazję na podwyższenie wyniku. Podliński przetrzymuje piłkę w polu karnym i odgrywa do wychodzącego Durmusza, który oddaje strzał w słupek. W odpowiedzi Znicz, a konkretnie Tabara, z boku pola karnego czeka na wychodzącego Nagamatsu i odgrywa mu piłkę. Japończyk uderza futbolówkę, która jeszcze ociera się o obrońców Górnika i wpada za kołnierz Gosomskiego i jest 1-1, a sędzia po chwili zakończa mecz. Kibice po meczu podziękowali drużynom za walkę na boisku, a piłkarze za gorący doping. A teraz idziemy na konferencję pomyczową. Może pan zaznaczył, że gratuluję meczu, nie gratuluję punktu, bo powiem szczerze, że nawet gdyby ten mecz dzisiaj zakończył 0-1, to uważam, że w dwóch meczu pomiędzy zespołami Znicz Pruszków i Górnik Łęczna to zespół ze Znicza stworzył sobie wiele dogodnych sytuacji dzisiaj. Witam serdecznie. Wiadomo, jak drugi mecz traci się bramkę w doliczonym czasie gry, zawsze jest to smutne. Mam jeszcze dla was dwie wypowiedzi pomyczowe z trzeciej bramki dla Górnika Łęczna, czyli Lukasa Klemenza, i bramkarza Znicza Pruszków, czyli Miłosza Meczko. Jestem Lukas Klemens, pomyczył ze Zniczem Pruszków. Dzień dobry. Dzień dobry. Do 24 kolejki musiał pan czekać na swoją pierwszą, na swoją bramkę w lidze, aż w końcu się to udało. Ciężko było się uwolnić, gdy przeciwnik pana powstrzymywał? No, trenowane są te stałe fragmenty gry, dlatego jak to ćwiczę, wiedziałem, gdzie mam wbiec. Wiedziałem też, że będą tam wybloki, dlatego na pewno chłopaki to jest z drużyny utwierdzili mi zadanie. No, długo się czeka, ale ważne, że ta bramka już w końcu jest.
Ile w bramce na Gamatsu to był przypadek? Tam był tam rykoszet? Był rykoszet, który przelobował Gostoma, także no każdy może ocenić, jak zobaczy. Następny mecz gracie z Rosławią, Podbeskidziem i Zagłębiem, czyli z dołem tabeli. Czy te mecze będą bardziej cięższe niż te dotychczas? Myślę, że będą podobne do tego dzisiejszego ze Zniczem. Wiadomo, że mamy całą górę tabeli za sobą. Te mecze nie będą łatwe, bo no, nikt się nie poddaje, nikt się przynajmniej nie położy i na pewno trzeba będzie zaraz na 120%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz jest z nami Miłosz Meczko, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten remis był zasłużony? Bo nie wiem, przegrywaliście do 90 minuty, ale mieliście też swoje okazje i poprzeczkę. Czy jednak powinno być zwycięstwo? Wydaje mi się, że powinniśmy szanować taki punkt, bo wiele meczów, w których tworzyliśmy sobie tak dużo sytuacji, to nie udało się odwrócić. Dzisiaj tak naprawdę chyba pierwszy punkt zwrotny w tym sezonie, no i mam nadzieję, że zasłużony przede wszystkim remis. Chcieliście tutaj przyjechać po swoje? Czy jednak był ten mały respekt, bo Górnik u siebie jeszcze nie przegrał? Szczerze mówiąc, nawet o tym nie wiedziałem. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać i też udowodnić, że ten pierwszy mecz to był przypadek, bo w pierwszym meczu też stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji, przeciwnik tak naprawdę jedną i ją wykorzystał, więc chcieliśmy tutaj przede wszystkim wygrać. Teraz mecz z Polonią, która nie wygrała w tej rundzie jeszcze nic. Czy ten mecz będzie trudniejszy niż z drużynami z tej górnej części tabeli? Trudno tutaj mówić, który mecz jest trudniejszy, bo ta liga jest bardzo wyrównana i bardzo wymagająca, więc zrobimy wszystko, żeby u siebie z Polonią wygrać. Dziękuję bardzo. Dzięki. W następnej kolejce po przerwie reprezentacyjnej Górnik Łęczna zagra na wyjeździe w Rzeszowie z Rosowią, a Znicz u siebie zagra w Pruszkowie z Polonią Warszawa. To ja już opuszczam stadion i dziękuję za dzisiejszy vlog z meczu i zapraszam Was na moje media społecznościowe i widzimy się już w następnych filmach. Cześć!